AW-149 to wielozadaniowy śmigłowiec, który zaczął zasilać szeregi polskiego wojska. Zapraszam do oglądania. Pracę nad omawianym śmigłowcem rozpoczęto na samym początku XXI wieku. Pierwszy prototyp oblatano we włoskich zakładach w Vergiate w 2009. Publiczny pokaz sprawnej maszyny miał miejsce na salonie w Farnborough, podczas którego AW-149 otrzymał certyfikat od włoskiej dyrekcji uzbrojenia lotniczego i zdatności do lotu. W 2013 oblatano pierwszy seryjny egzemplarz dla cywilnego użytkownika z Wielkiej Brytanii, Bristow Helicopters. Od 2016 trwa produkcja śmigłowców na użytek wojskowy. Konstrukcję zaprojektowano z myślą spełnienia wojskowych wymagań z zakresu wytrzymałości i przeżywalności na polu walki. Instalacje elektryczne i hydrauliczne poprowadzono daleko od siebie, co zmniejsza ryzyko krytycznej awarii po pojedynczym trafieniu. Wysoka jest odporność na zderzenia z ptakami, uderzenia o ziemię i przestrzelenia z broni maszynowej. Opcjonalnie istnieje możliwość lekkiego opancerzenia kokpitu i kabiny desantowej. Dotychczas zamówione śmigłowce napędzane są amerykańskimi silnikami General Electric Aerospace CT-72E1 o mocy startowej do prawie 1500 kW i ciągłej do 1400 kW. Drugą oferowaną jednostką jest francuski Safran Aneto 1K, przydatny w warunkach, gdy śmigłowiec operuje na dużych wysokościach w gorącym klimacie. Silniki Safrana są jednak bardziej paliwożerne i cięższe od tych z General Electric. Kabina transportowa ma długość prawie 3,5 metra i objętość 17,2 metra sześciennego. Płaską podłogę wyposażoną w punkty mocowania, gniazda elektryczne i oświetlenie. Można ją skonfigurować zależnie od potrzeb użytkownika, np. montując odporne na uderzenia siedzenia dla 19 lekko wyposażonych żołnierzy lub 16 w pełni uposażonych, czwórkę noszy na piętrowych stelażach, moduł medyczny z 3 noszami lub dwójkę noszy ratowniczych ze sprzętem w postaci liny i koszy. Silniki poprzez przekładnie napędzają 5-łopatowy wirnik nośny i 4-łopatowy wirnik ogonowy. Wszystkie przekładnie są w stanie pracować do 50 minut bez smarowania przy maksymalnej mocy silników. Testy wykazały 90-minutową możliwość bezpiecznego kontynuowania lotu po przestrzeleniu łopaty wirnika nabojem kaliber 12,7 mm. Śmigłowce oferowane cywilom posiadają odmienne oznaczenie AW-189. Są dedykowane działaniom poszukiwawczo-ratowniczym i pracom na platformach wiertniczych. Są używane w takich krajach jak Indonezja, Malezja, Chiny, Japonia, Holandia, Słowacja czy Katar. Za pomocą pylonów AW-149 przenosi uzbrojenie w postaci wyrzutni rakiet kaliber 70 i 81 mm, powietrze-powietrze i powietrze-ziemia w formie kierowanej i niekierowanej. W zasobnikach można umieścić wielkokalibrowe karabiny maszynowe, a w oknie kabiny znajdzie się miejsce dla KM-762. Dokładna konfiguracja jest zależna od użytkownika. Na przykład Polska swoje AW-149 uzbroi w kierowane pociski przeciwpancerne AGM-114 Hellfire. W ramach obrony zastosowano takie systemy jak urządzenie ostrzegające o opromieniowaniu wiązką lasera lub radar nadlatujących pocisków, czy też wyrzutnie flar. Szklany kokpit zawiera awionikę z 4 wyświetlaczami 8x10 cali. Piloci do swojej dyspozycji mają 4-osiowego autopilota, system zarządzania i monitorowania śmigłowca, systemy nawigacji, łączności, rejestratory parametrów lotu i rozmów. Wersje specjalistyczne posiadają zaś takie akcesoria jak szperacz poszukiwawczy, głowicę optoelektroniczną, konsolę dowodzenia czy radar pogodowy. Pierwszym krajem, który zdecydował się na zakup AW-149, była Tajlandia. Na potrzeby tajskich wojsk lądowych nabyto 5 egzemplarzy, a dla policji 4. Egipt dla swoich sił powietrznych zamówił 24 maszyny z opcją na dodatkowe 10 w odmianach transportowych i poszukiwawczo-ratowniczych, z których część operuje z pokładów okrętów typu Mistral. Śmigłowce te polskim siłom zbrojnym były oferowane już w 2012 anulowanym przetargu na 70 maszyn. Po 10 latach PZL Świdnik, będące częścią koncernu Leonardo, zawarło umowę na dostarczenie 32 śmigłowców dla Wojska Polskiego. Zastąpią one już wiekowe Mi-2. Maszyny dla Polski wyposaża się w silniki General Electric CT-72E1, systemy obserwacyjne, samoobrony, uzbrojenie strzeleckie,
i rakietowe w postaci AGM-114R2 Hellfire. Dostawy zaczęły się w 2023, a ich końcowy montaż odbywa się w Świdniku. Można pisać w komentarzach, jakie konstrukcje mam pokazać w najbliższych odcinkach.